Dobry wieczór Państwu! 32 dni temu Bayern Monachium sięgnął po szósty w historii klubu Puchar Europy. Dzisiaj przed podopiecznymi Hansiego Flicka szansa, aby do klubowej gabloty dorzucić kolejne trofeum. Czas na rywalizację, której stawką jest Super Puchar Europy. Meldujemy się w stolicy Węgier, Budapeszcie. Puszkasz Arena, triumfator Ligi Mistrzów. Bayern Monachium mierzy się ze zwycięzcą Ligi Europy Sevillą. To spotkanie w kanale drugim Radiogol.pl skomentują dla Państwa Kamil Aleksandrowicz i Kamil Wlazło. Luka Hernandez, dośrodkowanie w pole karne. Luke de Jong zgrał piłkę do Rakitića. Anthony Taylor wskazuje na 11 metr. Będzie rzut karny dla Sevilli. Mogą fantastycznie rozpocząć tę batalię o Super Puchar Europy podopieczni Lopetegiego. Szansa dla Sevilli, aby w sposób znakomity wejść w to spotkanie. Skoncentrowany na linii bramkowej Manuel Neuer. Jeszcze podbiegł do niego Anthony Taylor. Przekazał informację, że Niemiec musi utrzymywać kontakt nóg z linią bramkową. Gwizdek Antonego Taylora, długi rozbieg Ocamposa. Lucas Ocampos! Gol dla Sevilli! 1-0! Triumfator Ligi Europy prowadzi w spotkaniu z Bayernem Monachium. I już rusza Bayern Gorycka na prawą stronę do Benjamina Pavarda. Pavard wzdłuż linii bocznej, Serge Gnabry, Pavard obiega. Gnabry zagrywa na 20 metr do Müllera, ten w głąb pola karnego. Lewandowski, Gorycka i gol! Gol dla Bayernu Monachium! Koronkowo, kombinacyjnie rozegrali tę akcję podopieczni Hansiego Flicka i Leon Gorycka daje wyrównanie Bayernowi Monachium. Piękna akcja Bayernu Monachium, dośrodkowanie i późniejsze zgranie w polu karnym Roberta Lewandowskiego do Leona Gorecki i świetne wykończenie pomocnika Bayernu Monachium. Lewandowski tymczasem, Lewandowski gol! Gol dla Bayernu Monachium, 2-1. Podopieczni Hansiego Flicka prowadzą z Sevillą po raz kolejny koronkowo rozegrali akcję, po której piłka wpadła do bramki. Przez moment wydawało się, że był spalony. Müller zagrał do Lewandowskiego, potem Müller odegrał do Polaka, ale wszystko rozpoczęło się od przerzutu Joshuły Kimmicha, Pavarda, Leroya Sané. Lewandowski był chyba na spalonym i ta cała sytuacja będzie analizowana przez system VAR. Tak, ale tak jak wspominałem, zmiana strony, Gnabry się zamienił pozycjami z Sané i od razu mamy tego efekty. Groźna sytuacja, zobaczymy czy VAR zdecyduje się odgwizdać w tej sytuacji spalonego. No... sporna, myślę, teraz będzie to sprawa, bo minimalnie Robert wydawało się, że jednak był na spalonym. Jeszcze chyba sędzia będzie sprawdzał tę sytuację sam, a nie, jednak już zadecydował, że będzie spalony. Alaba, strzał Martinez! Javi Martinez! I Bayern prowadzi 2-1! Dużo przypadku było w tej sytuacji, ale ostatecznie piłka po uderzeniu Martineza głową wpadła do siatki. Uderzył za pola karnego, jeśli dobrze dostrzegłem, Dawid Alaba. Potem zamieszanie, w którym najlepiej odnalazł się Bask, który może w swoim ostatnim meczu dla Bayernu Monachium zdobywa bramkę dającą prowadzenie. Tak, udzielił takiego dosyć wzruszającego wywiadu Javi Martinez, że bardzo przeżywa to, że już jego kariera powoli dobiega końca, coraz mniej występów w Bayernie i dzisiaj na pewno, jeśli Bayern wygra, dużą rolę w tym gol Javiego Martineza i na pewno na długo zostanie Hiszpan w Bayernie zapamiętany, ale nie tylko za tę akcję, ale za na pewno całokształt. Kończy nam to spotkanie Anthony Taylor. Bayern wygrywa 2-1.